Witaj, drogi widzu! Nie zapomnij zostawić lajka, suba oraz dzwoneczka. Nie, tak naprawdę to nie. Żartuję. Proszę, montażysto, wytnij to. Albo wstaw jakieś nieudane sceny, nie wiem. Byle nie w oficjalny filmik. Już robię to któryś raz nagrywam. Dobrze, zaraz się normalnie przywitam, okej? Witaj, drogi kandydacie. Nazywam się Ania i jestem absolwentką Wiśniowej, a konkretnie Liceum Ogólnokształcącego imienia Leopolda Staffa. Skoro to trafiłeś, bądź trafiłaś, to znaczy, że rozważasz wybór tego liceum. Ja szkołę skończyłam w 2020 roku i byłam tym słynnym maturalnym rocznikiem, który pisał maturę podczas pandemii. Nawet mam taki order, dostałam od szkoły, chyba za przeżycie tej matury w ciężkich warunkach. Właśnie, mamy ciężkie warunki i właśnie one doprowadziły do tego, że nagrywam ten filmik w jakichś domowych warunkach i jest mi z tym bardzo dziwnie, ale trudno, ja jestem tutaj, żeby właśnie ciebie zachęcić do pójścia do mojej szkoły, tak. Wiśniowa zawsze w moim serduszku, na bluzie też zawsze. Więc tak, ja byłam w liceum na profilu Math Inf Ang, czyli rozszerzona matematyka, informatyka oraz angielski. No i cóż mogę powiedzieć, informatyka, bo wydaje mi się, że ona jest tutaj najważniejsza w miarę w tym zestawieniu, jest taka bardziej pod zdanie matury z informatyki i to jest bardziej algorytmika i programowanie, to się różni od takiej informatyki na przykład z techniką. Jak już zaczęłam uczęszczać do tej szkoły, to byłam bardzo mile zaskoczona. Myślę, że fajne jest to, że jest to zespół szkół, jest to technikum i liceum, ale to wszystko funkcjonuje jak jedna szkoła. Sale są te same, nauczyciele są ci sami. Technikum według rankingu perspektyw jest najlepszym technikum w Polsce. Myślę, że można pokusić się o stwierdzenie, że liceum jest jedną z lepszych szkół. A to dlatego, że właśnie uczą w liceum ci sami nauczyciele, którzy uczą w technikum. Technikum, które jest najlepsze, więc choć liceum w rankingu nie jest jakoś wysoko, uważam, że to jest jedna z lepszych szkół. Myślę, że jak na obecne standardy i jak na warszawskie szkoły, to Wiśniowa jest naprawdę jedną z lepszych, głównie przez atmosferę i wspaniałych ludzi, rówieśników oraz nauczycieli, którzy faktycznie w większości są naprawdę świetni. Komu polecam liceum? No, ja wiem, że wybór szkoły średniej to jest ciężka sprawa, a ty, drogi kandydacie, masz o tyle gorzej ode mnie, że musisz podjąć ten wybór rok wcześniej. Dla mnie to już było ciężkie, a ty musisz to zrobić jeszcze wcześniej. Dlatego polecam liceum, dlatego że to jest kształcenie ogólne i nawet jeżeli w trakcie zmienisz zdanie i uznasz, że to nie jest dla ciebie, będziesz mógł bez problemu zmienić profil albo szkołę i to nie będzie tak duży problem jak na przykład przy technikum, gdzie już trzeba w miarę wiedzieć, co się chce robić w życiu. Właśnie, nie powiedziałam jeszcze o sobie, co ja teraz w życiu robię. Ale zrymowałam! Dobra, słuchaj. Co ja teraz w życiu porabiam po skończeniu Wiśniowej? Ano studiuję sobie na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Tak, wiem, strasznie długa nazwa, ale ta uczelnia jest skrócie znana jako WIT, Wujek Wiśniowa, teraz Wujek WIT. Jest to uczelnia prywatna, studiuję na niej grafikę dziennie. Jest to troszeczkę powiązane z informatyką, nie ukrywam, ale może nie z tym, czego się uczyłam w liceum. Ja w liceum odkryłam, że informatyka nie jest dla mnie po prostu. Natomiast mimo wszystko dobrze wspominam te 3 lata bycia w liceum Staffa. Oprócz studiów jeszcze pracuję, ponieważ studia prywatne są płatne i żeby na nie zarobić, podjęłam się pracy. Montażysto, zrób to piękne przejście, ja się przybieram w uniform. Tadam! Pracuję jako doradca sportowy w sportowym sklepie, więc być może to twój nauczyciel WF-u nosi strój, który ja mu sprzedałam. Kto to wie?
te 3 lata, które spędziłam na Wiśniowej, na pewno bardzo mnie rozwinęły i kształtowały mój charakter, wzmocniły mój charakter. No i też nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o samorządzie uczniowskim, któremu też po prostu czuję, że muszę zrobić małą reklamę, bo z całego serduszka polecam ludzi, naprawdę polecam szkolny samorząd i on naprawdę też sam sobie bardzo przygotowuje do życia, na przykład do pracy. Ja może będąc w samorządzie nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, ale wiele rzeczy, które robiłam w samorządzie, wiele schematów powiela się u mnie w pracy i wydaje mi się, że to tak wygląda nie tylko w mojej pracy, że w innych zawodach, w innych firmach też tak to wygląda. Jakieś schematy hierarchii, pracy zespołowej, projektów, jakieś drobne formalności, które tam trzeba było czasem w samorządzie załatwiać. Po prostu naprawdę nauczyły mnie pewnych schematów, które się powielają w mojej pracy i po prostu nie jestem już zdziwiona. Mam pewne doświadczenie już w takich rzeczach. No i super, ja w swojej pracy to gwiazdeczką jestem, robię furorę. W sumie dzięki temu, jak mnie ta szkoła, że tak powiem, wychowała, to taka teraz jestem, to tak się rozwinęłam. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Polecam bardzo tę szkółkę, jeśli chodzi o atmosferę, jaka tutaj panuje. Myślę, że to jest naprawdę główna zaleta. Także, drogi kandydacie, życzę Ci podjęcia dobrej decyzji. Dobrej decyzji. Nie musisz wybierać tutaj mojej szkoły, którą właśnie reklamuję. Możesz wybrać inną, ale życzę Ci, żebyś dobrze zdecydował. Ja od siebie polecam moją szkołę, moją Wiśniową, liceum Staffa. I dobrze wspominam te 3 lata, pomimo wzlotów i upadków, naprawdę dobrze wspominam te 3 lata szkoły średniej. Trzymaj się, cześć!